Siema, siema. Dobry, dobry, jest z Najgorszy Mi Games. Witam was w kolejnym odcinku z serii Rolnik z Kolonii. Już zaraz nie wiem, w którym to odcinku, ale to już chyba piąty odcinek, coś takiego, ale okaże się. W dzisiejszym odcinku będziemy ładować gnój, wozimy, łobarnik, ładzą siuda. No, zasłamy ten, co tam nie wrosł, słomę, wozimy. Właśnie. Wozimy. Ostro. On taki o tym miał, bam. Tu ma obory. Znaczy, tu no ma kurnik. Tu się daje fajno, a? Też czupury nie rosną, ale. Dobra. Bez gabernetu gadania ładujemy, Wadziu. Palisz się, dwójeczkę, jedymy. I poszczę mógł nie. Takiego dobrego sąsiada przyczepkę, żeby nie było można wiadomo. No dobra. Tu jeszcze tu się dowodzi. 5 komerę. Nawet na 35. Bardziej ten o faktem. Dobra, to jest 50. Okej. Urrr, manik, co to się dzieje? Tyle tego gnoju ma, że to na. O ja, czekajcie, bo mnie to tak, to mi tego nie nadładuje. O, pociąg jedzie. Takie dwa zestawy mam przybyć do niego. Pokazał mi dwa takie, o, tyle będzie mi potrzeba. I dzisiaj jeszcze ogólnie będzie jeszcze na akcję, bo chyba będziemy jeszcze rozwozić. Nie wiem, czy z wolką chociaż, ale myślę, że rozwozić normalnie. Do pola. Wiem, gdzie będzie na pewno trzeba będzie dużo lecieć. Poczekajcie, coś tego sprawdzę. Skąd jest? A, pole po ogólnie paszpaku zostało zrobione, wzięte. No i uwą. Na równicą. I potem żowane. O nie, ja jej zaorałem. O nie, one jednak został zaorany. Tydzień nie nagrywałem odcinka już. Tak to mi widzę, będzie modowa co 3 lata, ale dobra. W ogóle pójdźmy zobaczyć, jak mój rzepak nie rośnie. Nagrywa się już 3 minuty. Kurde, pierre, jaką sądzę, ma kurde, ma wiesz. O, rzepak też ładnie rośnie, no. To miała żona, kurde, jaka coś. Nawet nie ubywa się blizu. Pchane dużo. Nie pytajcie, co to się dzieje. Urrrr.
Tarkie musisz być. Kurwa. Bać w dwoje nie chcą być. Chodź, będę to zrobić. Trzeci to nie będę robił. Chodź, bo teraz tak oj. Teraz od razu i dwój. Nie, teraz trójka tam wbiło. I redukcja. I od razu. Jedna łycha, dwie łycha. I redukcja i od razu dwuja. I redukcję bijem. O, kolejny raz potem idzie. Trochę mnie to ładuje. Czekaj, czekaj, czekaj. No i redukcja. Redukcja! No ja pier! Co oni zrobili widzę w tym farmingu? Jebane. Redukcja wypadku mi działa teraz. Jak myślisz, kiedy widzę, powiedzmy, będzie... Czy jeszcze chyba on nie pozabierał sum do końca ode mnie? Jeszcze gdzieś tam jest on, tylko na razie jednego kawałka zabrał, jeszcze tych dwóch ma do zebrania. No. I ogólnie widzowie. Rzeczy dobrych, rzeczy bardzo dobrych, zużyłem dotacje, dofinansowanie na rozwój małych gospodarek. Dofinansowanie dla małych gospodarstw. Myślę, że nam zostanie pewnie przyznane, bo nie mamy dużego, gospodarstwa, bardzo małe. Mamy małe hektarów, to no może trochę je, ale i tego to jest. To jest, musiałem coś wybaczyć sobie. No fajna widzę tutaj jeszcze trochę, ale... Tam za gospodarz, tam za gospodarz. No i drugiego zostawić nie będziemy pojęcia, ale dzisiaj jeszcze pojedziemy. I zakończyłem orkę tej... Wiem, w tym odcinku byśmy mieli polecić agregat kupić, ale jednak jeszcze nie. Nie wiem, czy mam duch uliczny włączony, czy włączony. No, czekajcie, zobaczę, czy mam włączony. No, oczywiście włączony. No, to jest produkcja. Dobra, już myślałem, że nie ma się za dużo. No, grube opłany ma tu pan ta bardzo HL-ka. Szczerze, kurczę. Ale dużo nie naładowałem, bo co tu chodziło, to podało, to się rozsadnie i zrobię. Kurwa, chyba ta gryjowa. O kurwa, ja pojechałem. On by sobie koło włosu chciał pijać. Być hałdar. To na kolejne pole, się da. To gdzie jest opo? Kurde, może tam zająć pierdolę.
onda sam potom to beđa. A to wiem, że tak. A, to już krzyżanko jest pięknie wszystko wynięta. Już się fermentuje nasza. A co to kurwa jedyne tak wyciągnęło? Kurde. A, do bambu futrolory są ukryte. Będziemy ogólnie zaraz z agregatą ciłonka, bo wcześniej zawsze w dworze. Kurwa, spierdalać. Stój, gdzie jedziesz? Kurwa, bo gdzieś wykupię. Nie pytajcie się, to jest farming. Nie bójcie się. Cicho, tam nic nie ma. Kurwa, się jednak zajebę. Kurwa, nie jedziesz, stój. Jeszcze jeden zyszczę, to jest jeden zyszczę, się przywiedzie, myślę, że zrobię. Ja myślę. Walker zaś jecha poza odcinkiem. A pojedziemy teraz. Zobaczmy się jeszcze u ciebie. Sali, sali, widzę, wysiali, sali. O, wsiesiona stal żółwo stoi tą większą. Bo nie uprawiałem. Po jednym moście już Marek gdzieś już zabrał zboża. Słomę. Jedziemy. Zagra gacikiem, będzie się spróbował wylać. Taki duży traktor do takiego wamicika. Ja pierwszy to będzie przyszedł rezerwie. No ja bardzo. Jedziemy. Kurde. Kurde, no mi jakaś pierdę.
naprawę dobrą zrobić. No dobrze, tu jajki leżą. Bo już czegoś jak najlepiej. Najwyższy czas. Już go tepło, ale chcę zaś jeszcze jedno. Mam już się tak samo, czy będzie dzisiaj, może robimy jeszcze je. Dobry byczek do tego, do burberu, do takiego bomecika idealny. Rozerwany jest już dzisiaj bomecik, ale dobra. Urrrr, widzowie, ostro, ogień, ogień, ogień. A, i godnie widzę planuję, a czekajcie. Dobra, Robert, planuję. Czekajcie, to jesteśmy tu. Nie, nie to. O! Tylko ciekawe, czy mi to mam. Nie pobrało mnie się, no kur... To to? Nie, tego to ja nie planuję. Ale to... Jak to się pobrało, to jest gita, jak nie, to jest chillowo. Tylko, o, taką wiatę gdzieś planuję postawić, widzowie. Albo taką, ale taką bardziej na maszyny planuję jest postawić. No gdzieś tu planuję postawić. Tylko nie wiem. Nie ma, albo bardziej w sumie tu bym ma też git. Tu bym chciał postawić bardzo. Tak fajnie by to wyglądała. Na razie nie ma wiadomo czego jeszcze. Money money. Co ja chyba dzisiejszym odcinku widzę, nie będę się robić już. Tylko jak na grubo, to już na samym odcinku tym siebie. I już obornik i o! Ale on w sumie ci nie wpadł. Kurde. Siewy i obornik. Kurde, ostro. Gdzie pięknie ci z tego na pewno. A tak myślę, że będzie fajnie. Już po wszystko to poagregatuje, będą siewy i obornik. Bardzo fajny odcinek. Trzeba teraz 35. No i już. Ja no kurde, to są takie teraz piękne zdjęcia mam. Kurde, jedziemy. Może ktoś bardzo szybko zaleć tym takim agregatem, ale... O, się urwie, to się urwie. Się kupi nowy. Na pewno, czy będzie może jakiś gruby kiedyś wysłać, ale na razie wiecie co planuję. Planuję dosyć tą dotację. Tylko ja w ogóle nie wiem, czy to jest możliwe, tak się może, ale chyba jest to możliwe. Bo za tą dotację planuję kupić dwie maszyny dokładnie. Tylko nowy można. No to do typowo do bydła. Jedną, to już pewnie się domyślacie. Znaczy chyba do bydła. Nie, paszowy zakupimy. I jeszcze chyba kupimy. To już tej drugiej nie pamiętam. Coś na pewno kupimy, bo to jest chyba paszowy za ileś tam. I potem za jakaś tam jakaś. Trzeba za ileś tam chyba coś trzeba pierwsze się wywiązać. Z tego co pierwsze maszyna, a ja czy jakieś tam chyba jeszcze jakieś tam pieniądze. Nie wiem, to jest jeszcze. Bo dokładnie z tego się dostać. Kurde, nie wiem, czekajcie. Zaraz tylko coś sprawdzę. Wejdę w zwierzęta na chwilę. No, kupimy taki paszowóz, myślę, że idealny, co nie widzę? 11 ton. Też myślę, taki malutki, fajny, zgrabniutki. Ale dobra, na razie bez beki. Te będą się mogli kupić, ale na razie nie patrzę po paszowózów. Dobra. Tego nie kupimy, na pewno go nie kupimy, bo mi się podoba w sztale. Tego jak coś bardziej bym kupił. Schumacher. To już większy, no i ta kubeczka ogólnie chyba na samym odcinek już sprowadzę sobie. Już było do mleka, żebyśmy mogli cię włożyć. Bo chyba, kiedy macie. Kiedy jest mleko najdroższe? Patrzcie to. W lutym. No i nie wydawa, czego jeszcze tak będzie mieć. No i ogólnie wiecie, planuję to. To jest dobry, myślę, nabytek. Tylko, że wiecie. Trzeba zainwestować.
ale zaraz wam dokładnie coś dowie. Pokażę. Powiem. A, to około chyba 60 tysięcy jest. A, wiem. Dobra, widzę, wiem. 48 tysięcy na maszyny, a 12 tysięcy na coś zwierzęcego, na przykład jakieś nawozy, zboże, na przykład jakieś dosiewu, no i na jakieś na przykład zwierzęta. I to było dobre, takie coś kupić. No bo już za to, no już po to w ogóle nie zużyłem dotacji. Na to, aby już mieć już złożone wszystko jest. No i jeszcze myślę, że przyznadzą mi to. Przyznają mi to. Bo chciałbym, żeby mi to bardzo przyznali. No i myślę, że to się uda, żeby nam to przyznali. Moje gospodarstwo nie jest jakieś nie wiadomo jak wielkie, ale jest. Co najmniej ten hektar to nie będę za duży. Bo już jakaś tam była kontrola. No i mówili, że mogę, bo chyba będę. Nie no, chyba będę ogólnie się nawet. Będę idealnie się na to łapał, bo mojego sposobu. Kurde, jak jeździsz? Bo ja nie mam jakoś tych nie wiadomo ile hektarów. Moje największe pole ma. Czekajcie, o tym powiem. Kurde, ja mówiłem, że mało hektarów. No największe pole ma ponad hektar. No dobra, nie, ale nie, to nie wiadomo, to nie jest jakieś 10 hektarów, na pewno nie mam. Maksymalnie chyba. Nie wiem. Maksymalnie to można mieć 20 chyba tysięcy. Z takiego przesłanie 20 hektarów. Trzeba można maksymalnie mieć chyba. Coś takiego. Dobra widzowie, widzimy w tym odcinku by było na tyle. Pięknym widokiem pana Belaruska. I pięknym widokiem pana Belarusa zakończymy dzisiejszy odcinek. Poczekaj, zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. No i oczywiście lecimy po 100 subskrypcji. A teraz, co wam widzę, jedziemy po te 100 subów. O, ktoś napisał komentarz bez mojej. Zarąbisty odcinek. No i mój kanał. No dobrze, dobrze. Pan napisał jeden. No to zobaczymy, co pan ma tam. Dobra, widzowie, do następnego odcinka. Siema!